W ogóle krąży takie powiedzenie, pół żartem, pół serio, trenuj łapy, nie brzuch, z brzucha nikomu nie zajebiesz. Kurczę, na szczęście nie jestem fighterem. Ale jak będziesz trenował brzuch i jak ktoś tobie zajebie, to się nie przewrócisz. Witam bardzo serdecznie oczywiście na kanale 7 Nutrition, z tej strony Sajan. Dziś jesteśmy z kamerą w Krakowie. Ostatnio byliśmy w Krakowie u Piotrka Boreckiego. Przy okazji pozdrawiam serdecznie, jeśli to oglądasz, i gratulacje kolejnego występu na Mister Olimpia. Dziś znowu Kraków, znowu Piotrek, tym razem Piotr Wójtowicz. Cześć. Jest moim i waszym gościem. Siemaneczko. Piotrek, no niewątpliwie znacząca postać na polskiej scenie kulturystycznej. Przez wielu uważany za posiadacza najlepszej, najbardziej perspektywicznej sylwetki Classic Physique w Polsce. Oprócz ciebie oczywiście. No, jakby scena zweryfikuje, a jeszcze nie mieliśmy okazji razem stanąć na scenie, ale bez wątpienia proporcje, struktura, no i ilość mięcha, jaką Piotrek narzucił na swój szkielet, jest naprawdę imponująca. I bardzo prawdopodobne, że teraz, w momencie, gdy wy oglądacie ten materiał, Piotrek jest już posiadaczem karty. A nie zapeszajmy, Z całego serca ci tego życzę. Dzięki. Witam raz jeszcze, siemaneczko. No i opowiadaj, co tam u ciebie? No cóż, dzisiaj będziemy robić klatkę, bo co innego, na nagrywki. Będzie trening push, zrobimy tak. Sobie z Damianem. Damian, jak widzicie, 130 kg mięcha. Ja jestem troszkę lżejszy, jakieś ponad 30 kg. Ale optycznie dużo większy. Te ciężary mogą się troszkę różnić, ale myślę, że będzie fajny trening. Troszkę sobie pogadamy tutaj między seriami. Oczywiście, zdecydowanie. A zanim przejdziemy jeszcze do treningu, chciałem zapytać, twój ostatni start skończył się oczywiście najlepiej. Tak, udało się mi wygrać moją kategorię, no i potem Open, także jestem bardzo zadowolony, no bo jak nie być zadowolony ze zwycięstwa. Oczywiście, że tak. Teraz za półtora tygodnia mam kolejny start. No swój i najważniejszy, prawda? Tak, mój najważniejszy, no zobaczymy jak pójdzie, ja nie zapeszam. Scena mnie zweryfikuje, zobaczymy jacy zawodnicy przyjadą, tak jak jest. Ja będę się prezentował, jak sędziowie nas ocenią, ale liczę, że będzie dobrze. Dokładnie, no i teraz tak, zrobiłeś formę na 5 tygodni temu odbyłeś ostatnie zawody? 4? Tak, jakieś 4 tygodnie temu, bo to był 19 wrzesień. Zgadza się. I to były chyba jedne z najlepszych przygotowań, jakie do tej pory przeszedłeś w swojej karierze, tak, prawda? Tak, zgadza się. No i teraz przyszło tą formę przetrzymać przez te kolejne 5 tygodni. Łatwiej zrobić formę, czy utrzymać? Łatwiej było ją zrobić i ciężej ją dużo utrzymać, jakby cały czas będąc w tym deficycie już tyle tygodni. To w głowie sam tego doświadczyłeś, bo o tym rozmawialiśmy. Zgadza się. Więc trzeba po prostu to psychicznie przetrzymać, tu jakby już nie fizycznie, ale psychicznie właśnie, no i tak jest. No i zakończenie tego będzie za to półtora tygodnia. Pewnie już to oglądacie, więc już jest po wynikach. Bardzo prawdopodobnie, że tak. No cóż, dobrze, jeszcze między seriami, tak jak Piotrek powiedział, zamienimy kilka zdań, a tymczasem przechodzimy do materiału. Bądźcie z nami do końca, lecimy. Z uwagi na to, że Piotrek jest na kilka dni przed startem, on dzisiaj dyktuje warunki, także ja się w pełni poddaję. No i chyba zaczynamy od wyciskania sztangi na ławce poziomej. Od najważniejszego ćwiczenia znanemu każdemu, czyli wyciskanie. Będziemy tutaj wyciskać potem bazowym, stałym ciężarem i jedna taka seria będzie na około 6 powtórzeń, gdzie użyjemy sobie największego ciężaru, a potem znowu wrócimy do stałego ciężaru, takiego już na dobicie. Także ruszamy. Ile serii przewidujemy? Wiesz co, tutaj? Myślę, że takie 4 serie robocze. 4 robocze, okej. Okay. To jest też rzadko spotykana tutaj metoda i praktyka.
żeby jeść banana w trakcie treningu i wytłumacz, Piotrek, po co to robisz? Wiesz co, robię to po to, żeby potem łatwiej było mi się ładować podczas zawodu. No bo jemy przed samym startem, a potem mamy wysiłek. Zgadza Jakby się. Przyzwyczajam elita do tego, że te posiłki jednak to nie jest płyn, tylko to tak. Jest gęsty posiłek, tak? Jest to ciekawy zabieg. A czujesz różnicę? Czuję różnicę, bo jakby na początku czułem, na przykład robiąc nogi i jedząc tego banana podczas przysiadów czułem dyskomfort. A po tygodniu takiego zabiegu, powiem ci, już było dużo lepiej. I też czułem dużą różnicę podczas ładowania, więc ja to robię już jakieś 8 tygodni. Okej, okay. No to już jest taki tygodni. Czas, żeby organizm się zaadaptował. Tak, tak. I rzeczywiście to coś daje, więc taki mały tip dla zawodników. Może akurat u was też się sprawdzi. Właśnie, musicie spróbować. Szkoda, że dwóch nie wziąłeś. Kurczę. Dobra, można powiedzieć, że teraz taka pierwsza robocza seria. 140 kg, potem spróbujemy sobie 150 albo 160 i to będzie też jakieś te właśnie 5-6 ruchów i potem wracamy znowu na 140, taki back off tak zwany i tak to będzie wyglądało. Jedziemy. Za nami pierwsza seria robocza, tak jak Piotrek wspomniał. Teraz taka najcięższa będzie. 140 kg na 8 powtórzeń. No i co ważne, dłuższa przerwa przed kolejną serią z uwagi na to, że ona była dość wymagająca. A uwierzcie mi, robienie przerw z zegarkiem w ręku nie ma większego sensu, jeśli odbije się to na poprawnej technice albo liczbie powtórzeń wykonywanej serii roboczej, więc zdecydowanie lepiej odpocząć chwilę dłużej i zrobić tą serię jak należy. Nie spinać się, bo zegarek wam mówi, że to jest czas, żeby zrobić serię. Najważniejsze jest, żeby wykonać całą robotę, jaką mieliśmy zrobić, a ile nam to zajmie czasu, no to już zależy tak naprawdę sprawa od nas, nie? Zgadza się. Także dłuższa przerwa i atakujemy 160 kg. No cóż, dzisiaj wyszło 5 powtórzeń, tydzień temu było 6, ale to jest redukcja. Nie ryzykowałem już kolejnego powtórzenia, bo nie ma to najmniejszego sensu, będąc 10 dni, 11 przed zawodami. Dobra, teraz zobaczymy, Damian, jak tobie pójdzie. Myślę, że jest 10 powtórzeń. Postaram się 5 zrobić. Ja no myślę, że więcej. Nie, słusznie Piotrek zwrócił uwagę na fakt, że takie jakieś wymuszone powtórzenia nie mają totalnie sensu na tym etapie. W ogóle tykanie się jakichś tam ciężkich wyciskań i tak. W zasadzie jest dość ryzykowne, aczkolwiek szanuję to podejście, bo to w sumie gwarantuje utrzymanie masy mięśniowej. I pełności. Dokładnie, to jest fakt. No dobrze, lecimy z tą serią. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dawaj, siedem, osiem. 9 i dycha. Sam. Mówiłem, że będzie dycha. Dla ciebie. Poszło. I teraz tak jak wspomniałeś, robimy back off set, ale nie jest to drop set. W związku z czym dłuższa przerwa. Dłuższa normalnie. Przerwa i lecimy, nie? No i czasami jest tak też, że nie zawsze jest to 140. Aha. Na przykład, nie wiem, ta seria pójdzie mi mega ciężko, no to robię jeszcze jeden back off. Okay. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, redukcja blisko zawodu, więc nie ma sensu też przeciążać tego układu nerwowego bez sensu. Mhm. Po prostu jak największy ten ciężar, żeby był. Jasne. Relatywnie duży. Tak jest. Ale też nie przesadny, tak żeby tą masę mięśniową i gęstość utrzymać do końca po prostu. A tą serię uznasz za udaną w momencie, gdy wykonasz? Minimum 6, najlepiej 8 powtórzeń. Okej. Dziś trening push i takim systemem rozumiem trenujesz, tak? Push, pull, legs. I wychodzi 5-6 jednostek treningowych w tygodniu. Jednostek treningowych, ale im bliżej zawodów, tym tych jednostek jest już mniej. To bo potrzebuje więcej czasu, żeby się zregenerować. Więc przeważnie wychodzi ich 5, no i potem powiedzmy tam ten trening, który został, no to przerzucam na kolejny. No ale tak, żeby te przez te 8-9 dni zrobić po prostu wszystkie partie dwa razy.
Rozumiem. A powiedz mi, bo to wiadomo, długi deficyt jest stresorem dla naszego organizmu. I teraz im bliżej zawodów, tym głębszy deficyt. A co jeśli chodzi o kwestię intensyfikacji na treningach? Stosujesz jakieś? Wiesz co, no to jak dzisiaj, na przykład tą jedną serię taką powiedzmy na maksa, a potem już taką powiedzmy, żeby to RPE było około 8,5-9, nie? Czyli takie maksymalnie dwa ruchy w zapasie. Takie maksymalnie dwa, raczej jeden, żeby był. No i potem im bardziej izolowane ćwiczenie, tym jednak tego możesz zapasu. Się... Zapasu więcej, no bo tak jak mówię, to już nie ma sensu, po prostu trzeba utrzymać relatywnie duży ciężar, ale też nie zajechać układu nerwowego, no i też dużo czasu poświęcam teraz na regenerację. Na przykład w tym tygodniu mam 4 masaże umówione, już jeden jest za mną. Po treningu dzisiaj mam kolejny, jutro robię nogi, w piątek mam znowu masaż, w sobotę robię trening i w niedzielę znowu masaż, no i w poniedziałek zaczynam peak week. Świetnie. Bo fajnie jest wyjść taką świeżością i warto, myślę, że te 4-5 stówek zainwestować jednak przed zawodami. Zdecydowanie. Żeby się zregenerować na 100% i wejść tą świeżością, bo to ciało, które jest bardziej świeże, jednak lepiej reaguje na to wszystko. Sam wiem po sobie teraz, wiesz, były naprawdę ciężkie te tygodnie już w tak głębokim deficycie i zauważyłem, że po prostu tą wodę zaczynam trzymać. Od treningu, od cardio, a jakby takie dni właśnie, gdzie mam jakiś masaż czy coś, to od razu to ciało, lepiej wygląda. A powiedz mi oprócz... Mógłbym trenować nawet 7 razy w tygodniu, no ale jaki to ma sens, taka dobra sprawa? No w tym okresie żadnego tak naprawdę, nie? Trzeba szanować swój organizm i ciało, ale tak jak mówisz, wejście na scenę z taką świeżością jest na pewno dobrze odbierane przez sędziów, a oni to widzą, nie? Tą pewność siebie właśnie. Ja to wspominałem na swoim YouTubie właśnie i na Instagramie, że ta pewność siebie jest bardzo ważna, bo jak zawodnik jest schowany, czuje się jak masło na patelni, no to ci sędziowie nas już nie zauważą. Możemy mieć nawet najlepszą formę, a jeśli nie pokażemy, no to co z tego, nie? Dokładnie. Zresztą kurczę, robimy to wszystko po to, żeby właśnie przez te 5 minut spędzonych na scenie czuć się tak, jak chcemy się czuć, nie? I chcemy się zaprezentować z jak najlepszej strony. A powiedz mi jeszcze, poza takimi masażami, jakieś inne formy regeneracyjne, typu mata do akupresury? Mata do akupresury praktycznie codziennie. Okay. Takie 10-15, nawet do 30 minut. I leżysz tylko na plecach? Czy wiesz co, czasami kładę się na przykład bokiem, na najszerszych, na tricepsach, na nogi, gorące... A masz się na czym położyć, na tym boku? Gorące kąpiele na pewno dużo dają. No, jakaś sauna? Też? Co, sauny nie. Wiesz co, ja boję się zawsze tego, że jak wyjdę z sauny taki zgrzany, to jednak gdzieś się przeziębię, tym bardziej, że mam teraz okres jesienny. Tak więc jest. Nie czuję takiej potrzeby, ale saunę bardzo lubię. No, okay. Także i tak jakby tej regeneracji zapewniam sobie teraz dużo. Wcześniejsze tygodnie miałem bardzo dużo pracy. Jak ktoś mnie obserwował na Instagramie, to widział, że wstawałem o 5, kładłem się o 12 i to był już taki totalny zajazd. No i teraz po prostu tej pracy sobie zmniejszyłem tą ilość, staram się więcej spać. Mimo, że ten sen i tak jest już płytki na koniec, sam wiesz o tym, że... Jasne, że tak. No na redukcji wybudzamy się nawet najmniejszym szelestem w nocy. Zgadza się. Więc staram się jak najwięcej tej regeneracji, jak najlepiej tą pracę tak porozdzielać, żeby jednak tych godzin snu, tej właśnie regeneracji było jak najwięcej. Nie? Tak jest. Nawet taki spokój dla głowy i w ogóle jakieś wyjście z kobietą do kina nawet. To też jest forma regeneracji. Dalej, tak, coś dla siebie. Zgadza się. Trzeba znaleźć czas w tej gonitwie również na takie przyjemności. Nie? I czas dla bliskich przede wszystkim, bo nie zapominajmy o tym. Bez bliskich ciężko byłoby zrobić na dobrą sprawę. Forma, ja mam niesamowite wsparcie mojej Klaudii, niesamowite wsparcie też mojej rodzinki. Tym razem przyjeżdżę na moje zawody. Tata z moją siostrą, niestety mamie nie udało się ogarnąć wolnego w pracy. Ale też mi mocno kibicuje, dziadkowie mi mocno kibicują. Ostatnio wszyscy oglądali live'a, nie? Mega. Bo nie mogli pojechać, więc to jest fajne, że mam takie duże wsparcie tych najbliższych osób, na których najbardziej mi zależy. To jest ważne, zgadza się. I trzeba o nich dbać, nawet w tym najcięższym okresie, kiedy nam nic się nie chce i skupiamy się na tej formie, jednak warto znaleźć tą chwilę dla naszych najbliższych. Tak jest. Teraz kolejne ćwiczenie, coś a la hammer tutaj na Cityficie. Akurat ten jest bardziej tutaj na górną część klatki piersiowej.
No to co, zrobimy sobie 3 seryjki po 10 powtórzeń, 3 talerze, jak będzie za lekko, to coś dorzucimy, to też zależy od dnia. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Ciężkie wyciskania były na początku. Tak jest. Ale myślę, że te 3 talerze spokojnie pójdą. Zgadza się. Dlatego tutaj bez żadnych podchodów od razu wchodzimy w serię robocze. Jesteśmy już dogrzani, także nie ma sensu się bawić tutaj, rozdrabniać. Lecimy. Że jeśli wszystko potoczy się po Twojej myśli, czego Ci oczywiście życzę z całego serca, to od razu tego samego dnia odnotujesz swój debiut. Tak, taka możliwość, że od razu, jeśli zdobyłbym tą kartę, to mogę wystartować razem z prosami właśnie, więc myślę, że to był jeden z największych zaszczytów, jaki bym mnie spotkał. Jeszcze na oczach rodziny, tak jak wspomniałeś, przyjedzie wsparcie, to by było coś niesamowitego. Tak, przyjedzie, że moja rodzinka, reszta rodzinki będzie oglądała live'a. No ale tak jak Ci mówiłem, bez presji, zobaczymy, jak to wyjdzie, jak ja będę wyglądał w tym dniu, jacy zawodnicy będą. Tak, ja dam z siebie wszystko i wynik to już będzie już całe takie podsumowanie tego wszystkiego, co udało mi się zrobić. Zgadza przez się. Ten czas będę walczył. A jeśli wzięlibyśmy ten drugi scenariusz pod uwagę, to kończysz sezon tym startem? Tak, kończę sezon. Chwila odpoczynku, bo tak jak już na początku wspominałem, jestem zmęczony, czuję to zmęczenie. Uważam, że to ciało już zaczęłoby coraz gorzej reagować, sam tego doświadczyłeś zresztą. Zdecydowanie na twoim przykładzie. Że ta forma nie szłaby do przodu, wręcz to byłoby już taka walka z tym, żeby nie paść po drodze, więc będę na pewno po zawodach odpoczywał. Potem dokładam masy i to już zależy, jak pójdzie, czy to będzie dokładanie masy do pro, gdzie mam dużo, dużo do zrobienia, czy dalej do amatorów, żeby walczyć dalej o tą kartę, bo to jest mój główny cel jednak, żeby tą kartę klasyk zdobyć. Tak, i w perspektywie jest po prostu rozwój cały czas. Tak, rozwój cały czas, żeby ta sylwetka wyglądała coraz lepiej, żeby dokładać tam, gdzie trzeba dołożyć, żeby nie zepsuć tych proporcji. Tak jednak nasza kategoria jest wspaniała tym, że nawiązuje do tych lat 70-tych, 80-tych, gdzie te sylwetki były takie klasyczne. I świetnie, że coś takiego powstało i świetnie, że w tej kategorii można wystąpić na Mistrzostwach Olimpii. To jest marzeniem każdego i to jest takim, czymś takim finałów, żeby stanąć na tej scenie, gdzie stał Arnold Schwarzenegger, nie? Czy wszyscy inni. Także bardzo się cieszę, że kategoria właśnie klasik powstała. No sam wspomniany Arnold jeszcze w wywiadzie teraz na tegorocznej Olimpii, czyli raptem tydzień temu, wspominał o tym, że to jednak klasik fizik powinno być głównym. Takim głównym, wiesz, ale właśnie kategorią. Tak, myślę, że tak powoli jest, bo nie ujmując nikomu, zawodnicy z naszych lat, którzy startują w ciężkiej, w moim mniemaniu wyglądają gorzej niż na przykład kilkanaście lat temu, gdzie startował Jay Cutler, Ronnie Coleman, Craig Wheeler. Że nie wiem, czy to światło, czy nagrania, ten kierunek trochę zbłądził, zgadza się. I bardziej jakby tak efektywnie, nie? W sensie gdzieś efektowniej. Efektowniej. Te proporcje były inne. Masa mięśniowa praktycznie taka, jak nie większa niż teraz. Większe docięcie i te sylwetki jednak robiły większe wrażenie niż te nowożytne z ciężkiej, bo też mam taką swoją teorię, że po prostu największe talenty uciekają do klasyk. I tam zostają i jakby już zbijają tą wagę do klasyk, nie idą do ciężkiej. Bo myślę, że jakby nie to, to wiele osób, które startuje właśnie w klasyku, startowałoby teraz ciężkiej, jeśli chciałoby być prosami. Zgadza się. I tutaj jest taki dobry stosunek tego wzrostu do limitu wagi, który pozwala naprawdę tą sylwetkę rozwinąć. Tak, że ona jest duża i docięta i a jeszcze proporcjonalna przy tym wszystkim, nie? No dobrze, jedziemy z drugą serią. Klasyk rządzi. Zakończyliśmy drugie ćwiczenie. Co dalej, szefie? Teraz czas na poręcze. Poręcze. Lecimy z dipami. Dobrze. No powiedz, jak u Ciebie teraz, jeśli chodzi o kwestie kalorii, makro? Ciężka głodówka, czy nie ma dramatu? Wiesz co, głód zawsze będzie, nie? Ile byśmy już teraz nie zjedli? Podejrzewam, że przy 4000 byłby głodny. Jeszcze tydzień temu miałem 2700,
teraz już 2,5, ale też mam mniej kardio i więcej pozowania, także obróciliśmy tutaj to po prostu, żeby już to na maksa pozowanie cisnąć, zmniejszyliśmy kardio. Praktycznie do takiego, praktycznie w ogóle już go nie mam. Jedynie właśnie takie ciężkie pozowanie, kaloryczność jest 2500, białko 240 gram, tłuszczu... Przy jakiej wadze? 98-99, więc takie 2,5 wychodzi. Liczone ze wszystkich źródeł, czyli nie mam także tylko z zwierzęcych. Około 340-350 gram węglowodanów i 40 gramów tłuszczu. Czyli tak to wychodzi. Czyli taki, no, powiedzmy, klasyczny rozkład makro przed startem, tak. Czyli białko gdzieś tam wysoko, te tłuszcze bardzo nisko, a węglowodany... To nie jest jakoś bardzo wysoko. Bywa tak, że po 3,5 grama na kilogram masy ciała się stosuje. I potem, teraz na pigułku pewnie zmniejszymy nawet do 2. Tak jak na poprzednim. Ja powiem ci, ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jak z tego z białka zszedłem pod koniec, to widziałem, że brakuje tego nabicia, tej pełności. W momencie, gdy podbiłem to białko, ono gdzieś tam jest jednak ważnym makroskładnikiem w okresie pikwiku, to od razu ta moja sylwetka nabrała... Wiesz, to u mnie właśnie na odwrót. Okay. Że jednak te węgle. Lepiej zadziałały, a nie odczuwam w ogóle żadnych różnic, jak zmniejszę to białko, wręcz czuję się lepiej. To jest to kwestią indywidualną. Jedni się czują lepiej na wysokim białku, inni na wysokich węglach. Są nawet zawodnicy, którzy 5 gramów białka mają na kilogram masy ciała. Osobiście uważam, że to już jest mocno przesada. To już jest przesada, dokładnie. Szczególnie jeśli to są same zwierzęce białka, to jednak gdzieś te problemy z jelitami, ze zgarą, się zaczynają, więc uważam, że te 2,5-3 grama białka to jest takie jak najbardziej optymalne. No ty w ogóle troszeczkę odbiegasz od takiego klasycznej sylwetki, jeśli chodzi o kwestie przygotowania. Mówię tutaj, mam na myśli fakt, że na przykład używasz dużo nabiału. Tak, dużo nabiału. Nabiał mi służy, nie każdemu będzie służył, mi służy. Nie mam jakby problemu z tolerancją, tak samo tolerancją pszenicy. Mam gdzieś pszenne bułki, mam pszenną mąkę. I to wszystko działa, to wszystko stosuję od miesięcy. Wygrałem Mistrzostwa Polski. Jedząc to praktycznie do samego końca, końca też były słodziki. I co ciekawe, mój pigwik niewiele się różnił od tego, co robiłem na co dzień. Czyli nie wszedłeś tak jakby z marszu, nie manipulowaliśmy ani sodą, ani potasem. Po prostu zwiększyliśmy ilość wody, dodaliśmy herbatkę z pokrzywy. Czyli tam było 6 do 1 dzień 8 litrów tej wody. Jedzenie było praktycznie takie samo, jedyna zmienna to było wyrzucenie kardio. A płukanie glikogenu, jakieś takie ostrzejsze ładowanie? Nie. Było mocniejsze ładowanie potem. Ale nie schodziłeś z węglami jakoś turbo nisko? Nie, 50 gramów obcięliśmy, tam było 300 gramów do... Do 250? Nie, do 300, z 350 na 300. Do czwartku, w piątek już zaczęło ładować, to był dzień, gdzie chyba 900, jak dobrze pamiętam, potem było 800 i w dzień zawodów było jeszcze 500 przed samymi zawodami. Więc węgli dużo było, wodę też piłem do soboty. Do soboty woda była. W niedzielę już było po prostu tak, żeby tylko przepłukać usta. No i wyszło to, jak wyszło, więc myślę, że teraz zrobimy tak samo praktycznie, bo to już jest sprawdzone i mam nadzieję, że będzie podobnie jak na Mistrzostwach Polski. Tak musi być, stary. Dobra, lecimy z serią. Tak jest. No i czwarte, ostatnie ćwiczenie, klatki teraz, jak widzicie, rozpiętki na bramie, wyciąg górny, trzy serie po 12 ruchów. Dobrze, pierwsza za nami, jedziemy dalej. No jeszcze nie zasmakowałem startu w Lidze Pro. Było blisko. Było blisko, ale co się odwlecze, to nie wiem, jeszcze trzeba szanować. A jak oceniałeś szanse? Jeśli mam być szczery, to na tym starcie w Polsce myślę, że mógłbym powalczyć o top 3. I nie jest to tylko moja opinia. Też tak uważam. Natomiast jeśli chodzi o start, Wesley, czy na przykład... Wesley wygrał, nie? Tak, wygrał Wesley. Uważam, że on jest do zrobienia. Jest prędzej czy później. On ma problem z nogami, ma piękną górę, ale gdzieś tam czegoś brakuje mi w jego Dokładnie, nie ma tego... fenomenalny. Tak. On ma ten współczynnik tak zwanej niesamowitości, że patrzysz na niego, jest niesamowity. A do mnie właśnie jednak... ten współczynnik w jego przypadku nie przemawia właśnie. Coś tam, kurczę, mi nie gra.
choć jako postać, jako osoba oglądam jego vlogi, bardzo fajnie, bardzo w porządku gość i wygląda fenomenalnie, ale myślę, że prędzej czy później staniemy na tym na scenie i okaże się... Wiesz, mi chodzi o to, że jest taki frikowaty, nie ma tam jest. Wielką klatkę, wielki ten barki, jest. Vacuum i ma taką... I strasznie totalnie o, prostokątną, nie? Ma tego, nie ma, tego, jest tak, nagle tak, po prostu... I to tak, daje mu tak. Ten współczynnik takiego... Bycia frika, wyjątkowym. Wyjątkowym, tak. I to wiesz, dla osoby, która się nie zna na kulturystyce i zobaczy kogoś takiego, no to jest wow, nie? No. Jak się nie zna na tych proporcjach, zgadza się. To wiesz, to dla takiej osoby ten, on będzie najlepszy. I to jest coś fajnego w takiej sylwetce. To mi się ale to podoba, ale w kontekście taki sam zawodu... współczynnik masz ty, stary. No, jeśli chodzi o tą wąską talię, to rozłożyć coś pleców, te wielkie barki, to na ciebie się patrzy i to nie jest taka po prostu sylwetka fajna, zajebista, tylko jest w sobie coś wyjątkowego i myślę, że to będzie twój atut. Mam nadzieję, że na scenie pro już niebawem. Także dziękuję ci bardzo. Takie słowa od mistrza to są budujące i motywujące. No, ale taka jest prawda. Natomiast jeśli chodzi o Portugalię, czy ten start w Hiszpanii, no to tam byłoby ciężko, myślę nawet o finał, nie? Szczerze mówiąc. No jak już rozmawiamy też o startach, jeśli chodzi o kwestie pro, to myślę, że warto wspomnieć o zawodniku Urs Kaleciński, gość z polskimi korzeniami, który na tegorocznej Olimpii czwarte miejsce i wyglądał jak taka mniejsza wersja Sibuma, nie? Dokładnie, gość niesamowity, w ogóle ma 22 lata, co jest dla mnie przeszokiem. Odkrycie tego roku. Zdecydowanie. On pisał do mnie przed zdobyciem karty, że będzie na tych zawodach, pojawił się niestety na następnych. Oczywiście pogratulowałem mu ostatniego występu i w odpowiedzi napisał, niech Polska będzie dumna. Także widać, że utożsamia się z naszym krajem. Z czego się orientuję, nie jestem 100% pewny, ale jego rodzice są Polakami, tylko wyjechali do Niemiec. Od razu po jego urodzeniu się przeprowadzili. Można powiedzieć, że jest Polakiem. Ale chociaż reprezentował... Wybrał niemieckie obywatelstwo, nie? Z uwagi na to, że spędził tam całe życie, tak? Tak, z tym piłkarzem, że pamiętam, jak Podolski? Tak. Podolski, nie? No ale nieważne, ważne, że jak. Ale Podolski jest... wrócił teraz do Polski, gra tak? W polskiej lidze, żeby było świetnie. To powiem ci, że nie interesuje się piłką. No. To ciekawie. No. Trzy serie na wyciągu górnym, jeśli chodzi o rozpiętki wykonane, klatka tymczasem skończona i przechodzimy do barków i tricepsów. Tak, zrobimy sobie taką serię łączoną, gdzie zrobimy sobie wznosy i linki. Tutaj 15 powtórzeń na wznosy. Też 15, 4 seryjki takie. Okay. I na koniec jeszcze brzuszek. Dobra, polecimy. Jak widzicie, poziom tkanki tłuszczowej u Piotra na poziomie niemierzalnym. Kurczę, szkoda, że ja tak tego nie widzę. Ale poziom zmęczenia też jest wprost proporcjonalny, niestety. Zawsze mówiłem, że im bardziej człowiek zmęczony, tym lepsza forma. Tym lepsza forma. Chociaż maratończyk też jest wykończony po maratonie i nie powiedziałbym, że ma fenomenalną formę. No, zgadzasz. Chociaż ja się nie do końca z tym zgodzę akurat, bo ja przed tym moim pierwszym startem, w którym zdobyłem to Mistrzostwo Polski, nie czułem się źle. Ale ja tak samo miałem. No, to zresztą wiesz właśnie, wiesz jak jest, nie? Przed pierwszymi zawodami czułem się naprawdę dobrze, ale jednak te drugie najgorsze zawody, jest to właśnie utrzymanie formy, tak jak wspomnieliśmy na początku. Wiesz, to jest destrukcyjne, dosłownie. Najlepiej jak zawody są na przykład co dwa tygodnie, nie? Zgadza się. Ten tydzień, żeby powiedzmy troszkę odpocząć, potem kolejny pik, no i wchodzisz tak na świeżo. Tak jest. A jednak jak już jest wiele tych tygodni, to z każdym dniem jest coraz trudniej. Dokładnie. Dla mnie najtrudniejszy okres to zawsze 2 tygodnie przed startem, tak, bo już jesteś bardzo blisko, a mimo wszystko wiesz, że to są jeszcze długie 2 tygodnie. Tak. One się dłużą. Dłużą się strasznie, no. Chociaż przed tymi mistrzostwami Polski właśnie, pierwszymi się nie dłużyło. Jest, zleciało tak. Zleciało tak, po prostu dzień za dniem, też jeszcze dużo siły, byłem na takiej świeżości, nie? Mhm. Dużo pracy miałem, to ten dzień za dniem leciał, a teraz mimo wszystko to się dłuży, nie? Już człowiek myśli o tym starcie, chce tego bardzo, a jednak jest to męczące. Ale sami wybraliśmy taki sport, więc nie ma co narzekać. Dokładnie tak. Trzeba się cieszyć z tego procesu, bo uwierz mi, że za chwilę będziesz za tym tęsknił, za tym zmęczeniem. Tak, jest to jednak, że jak jesteśmy na tej masie,
bo człowiek tęskni za tym przygotowaniem, wie, że jest ta forma, że fajnie się pokazać, nie? To zdjęcie, wiesz, wychodzi fajniej niż na masie. Dokładnie, dokładnie. Że jest ten aspekt tego, tej motywacji takiej, bo na masie jest motywacja, ale nigdy nie jest tak mocna, jak ma się tą świadomość, że cel jest, że jest tak blisko. Zgadza się. Także ja lubię przygotowania, mimo wszystko wolę takie przygotowania niż obiadanie się na masie. Oczywiście, że tak. No tak naprawdę to nas weryfikuje. Jako ludzi, jako sportowców. Co z tego, że masz do przejedzenia 6 czy 7 tysięcy kalorii, do zrobienia trening, który jest oparty o trzy główne ćwiczenia, tak naprawdę wiesz, trochę dźwigania, pobudujesz, wszystko gra. Ale co w momencie, gdy przychodzi do takiego skrajnego deficytu, który się przeciąga w czasie, zmęczenie narasta, wiesz, że cel jest blisko, mimo wszystko twoje samopoczucie sięga naprawdę dna, ale starasz się być pozytywnie nastawiony. Bo to jest pasja, bo jakby ludzie mylą też pojęcie pasji, bo pasja to nie jest jakby robienie tylko tego, co się lubi, pasja to jest gdzieś... Wyjście z tej strefy... Pasja tak. To jest wyjście z tej strefy komfortu. Tak jest. Trochę jakby poświęcenie się dla sprawy, dla tak czegoś, jest. Co kochamy, ale to nie jest przyjemne do końca, tak? Zgadza się. Jakby i bierzemy to na klatę. Jest całkiem inna, tak niż jest. Ludzie sobie wyobrażają. Ludzie to mylą z hobby, gdzie nie wiem, idą pograć w golfa, tak. I to jest super, nie? Przyjemne. Tak. A pasja to jednak jest poświęcenie się dla celu. I tak można jakby nazwać prawdziwego sportowca, że on się poświęca dla swojej pasji. I to właśnie robimy. Dobra, i to właśnie z robimy do tego. Po pasji. Tak jest. Lecimy. Damian, tak w sumie rozmawiamy tylko o mnie. Bo jesteś głównym bohaterem tego odcinka, gościu. No tak, ale wiesz, gadajmy też o tobie. Jakie plany teraz co? Ja teraz odpoczywam, dokładnie, nie? Bo tak jak wiesz, planowałem jeszcze w tym roku swój debiut w pro, natomiast jak już wspominałem, organizm odmówił posłuszeństwa. W związku z czym należy spłacić ten kredyt, który pobraliśmy, eksploatując go dość mocno. Dobrze w ogóle powiedziane, idealnie określenie. Tak, więc odpoczywam. To jest teraz taki czas totalnego offu. Potrwa jeszcze jakiś czas z uwagi na fakt, że w przyszłym roku planujemy właśnie z narzeczoną brać ślub. Pożyć trochę po prostu, nie? Podróże, jakieś należy inne się. Kwestie, tak. Ale już wiem, po tych 3 miesiącach, że gdzieś tam po głowie... Krąży już myśl, nie? Tak, i kurczę, nie wiem, co będzie dla mnie dobre i lepsze. W gruncie rzeczy wierzę głęboko w to, że powinienem odpocząć. A z drugiej strony... Głowa podpowiada co innego, nie? Tak, serce. Chciałoby się po prostu, nie? Chciałoby się, więc nie zamykam tego przyszłego roku już tak, wiesz... Definitywnie, nie? Dokładnie. Może zobaczyć, jak wszystko przebiegnie, jak się będzie sytuacja rozwijać i... Co ja ci, Damian, mogę powiedzieć? Ja cały czas trzymam kciuki i obserwuję, czy to będzie rok ten, czy następny. Te kciuki dalej będę trzymał. No i przyjdzie nam... Mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie nam zmierzyć się razem na scenie. Dokładnie, to tak czysto sportowo. Sprawdzić się, zobaczyć. No będziesz na pewno bardzo ciężkim przeciwnikiem, no ale tylko z takimi chciałoby się startować. To jest w ogóle fajne, że jak wychodzisz gdzieś, gdzie jest naprawdę duży poziom i nawet jak przegrasz, to i tak wiesz, że przegrałeś najlepszy. No i o to chodzi. O to chodzi i wiesz, ile do nich ci brakuje, co musisz jeszcze zrobić, nie? Bo jakby no w naszym sporcie dużo definiują też geny. Ale jeśli mamy genetykę, a jej nie wykorzystamy, to co nam z tych genów tak naprawdę? Dokładnie, więc nie można tego też tylko przypisywać genom, bo tak, co tak. Z genem, jeśli nie ma ciężkiej pracy? Są zawodnicy, którzy zawsze musieli mają to w parze. Dobry gen, ale nie najlepszy, ale nadrabiają to tak ciężką pracą, że pokonują tych genetyków, którzy powiedzmy średnio się starają. Zgadza się. Więc jakby ty masz i gen i się starasz, więc wyżej ci świetlaną przyszłość. A teraz dawaj. Jak się czujesz na tych 130 kg? Dobrze, z uwagi na fakt, że już drugi raz ważę tak dużo. No i ten pierwszy raz rzeczywiście było ciężko, odczuwałem to strasznie. Teraz natomiast organizm się już zaadoptował, już potrafię normalnie funkcjonować, żyć. Natomiast cały czas się śmieję, że jak miałbym biec na autobus, to wolałbym poczekać na następny. Tak czy inaczej, swoje treningi robię na wysokiej intensywności, więc to cardio gdzieś tam mam w miarę dobre. Jest okej, jest całkiem w porządku.
No powiem ci, ja najwięcej ważyłem 108, no tylko że ja mam 1,82 wzrostu, ty masz. Czyli dzieli nas 5 cm raptem tylko, nie? Ale ważąc to 108 już było mi ciężko żyć. Zobaczysz, że jak teraz po tym odbiciu, po tych zawodach będziesz ważył 110, to i tak będzie lepiej niż te 108 pierwszy raz, nie? Podejrzewam. Zobaczymy, czy tak tego odbicia będzie. Nie życzę sobie aż tylu, bo dla mnie to jest duży skok. I powiedz, też no, nie najzdrowsze dla naszego organizmu, umówmy się. Nie? I nie mogę sobie wyobrazić tych 130 kg w siebie. Naprawdę nie potrafię sobie wyobrazić. Ja też stary wcześniej nie potrafiłem sobie wyobrazić. Bo ile ty ważyłeś na dniu weryfikacji? 103. Znaczy może dzień weryfikacji nie jest najlepszym wyznacznikiem, ale tak tydzień przed, ile to było? 105-106 kg. 106 kg, no to przy takim docięciu jak miałeś, to jest już naprawdę... Byłem już totalnie skrajnie docięty, już chyba mocniej się na ten moment nie dało. No pamiętam, nie widziałem cię niestety na żywo, ale na zdjęciach i filmach było widać, że to naprawdę była... To już było takie... To była forma godna tego, co zdobyłeś, tak? Nikt nie mógł powiedzieć, kurde Damian, tutaj coś było nie tak. Po prostu wszystko było na TikToku, pozowanie i mięśniowo, i właśnie pod względem docięcia, więc tak, to była jedna z bardziej zasłużonych kart w tym roku. No dziękuję. Ale nieskromnie powiem, że też uważam, że w tym dniu na nią zasłużyłem po prostu. Zasłużyłeś, nie mówię, że wiesz. Zrobiłeś. Że to. Udało się, tylko po prostu tego dnia byłem rzeczywiście najlepszy. Okej, okay, tym sposobem zakończyliśmy trening push. Zaczynamy trening fitness. Idziemy z tym, stary. Co ty czekałeś tam na to cały trening, prawda? Dokładnie tak. Chciałem z tobą brzuch zrobić. Po to przejechałem 450 km. Zrobić z tobą brzuch. Brzuch ćwiczę codziennie. Po każdym treningu robię albo kółeczko, albo jakiś wznosy nóg. Czasami alachy, ale przeważnie jest to kółko. Najbardziej lubię kółko. Też uważam, że najlepiej działa na moje mięśnie. Wzmacnia nie tylko mięśnie głębokie, ale i proste brzucha, tak, więc tak. Jest świetne, nie? Dwie pieczenie na jednym ogniu, można powiedzieć. Jeszcze od czasu do czasu robię taką inną troszkę wersję deadbaga na mięśnie poprzeczne brzucha, nie? Żeby łatwiej było mi tą talię trzymać. Ja akurat to ćwiczenie wykonuję przed każdym treningiem nóg. Tak, żeby w celu aktywacji właśnie, tak. Ja jeszcze robiłem hollow body kiedyś, tylko takie bardziej ala, że jestem w pozycji hollow body i taka łódka. I kilka takich bujnięć. Takie 3 serie po 30 sekund. Robią robotę. Generalnie też mam taki problem, że bardzo mocno nauczyłem się oddychania jakby tutaj przeponą brzuchem. Na scenie powinniśmy oddychać klatkowo, żeby ten brzuch się nie ruszał. I z tym walczę cały czas, żeby właśnie nabierać tego powietrza do klatki, a nie do brzucha. No bo na treningu dobieramy przeważnie do brzucha, robimy te manewry walsowe przy ciężkich siadach martwych i gdzieś to wchodzi w głowę, a na scenie niestety to wygląda tak, nie? Że ten brzuch kwestia do popracowania. Kwestia do opracowania, więc teraz przed każdym pozowaniem kładę się na ziemi i staram się, żeby oddychać klatką, no bo jak klatka się rusza, to jest okej, bo wydaje się jeszcze większa, a jak brzuch się rusza, to nie wygląda fajnie. No to brzuch się wydaje większy, niestety. Szczególnie jak stoimy w tej pozie, w cudzysłowie, rozluźnionej przodem, nie? W line-upie. Łapałeś się kiedyś skurcze brzuch? Ja miałem 2-3 razy w życiu. Wiesz co, nie, raz miałem. I to nie jest. Nieprzyjemne. No, to jest dramat. Tutaj ta kostka się tak zwija. No. A miałem skurcze łydki. No łydki to tam klasyk, nie? Klasyk. W nocy się wybudzasz, a tu nagle są łydki ścięte w dół. Miałem podczas przygotowań, łapały skurcze w czworogłowę, w przyśrodkową głowę. No i jest... Tylko delikatnie przyjemniejsze niż brzuch. Brzuch jest najgorszy. Brzuch jest najgorszy. A pomyśl sobie na scenie, złapać mięśnie brzucha. To Winkler chyba miał, nie? Kiedyś. Złapało go. Tak, że się chyba przewrócił, już nie pamiętam, kurczę, tego wydarzenia, wiem, że miał. To jest dramat. No i kółeczkiem na brzuch skończyliśmy dzisiejszy trening. Lesem. Tak, było mi bardzo miło. Również. Myślę, że wam też, gości z Piotrka, z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć,
przyszłego pro. Mam nadzieję, że już niebawem, jeśli nie, to w przyszłym sezonie, a jak nie, to w kolejnym grunt, żeby do skutku. Na pewno. Bez wątpienia. Także co? Dzięki wielkie jeszcze Dzięki. Raz. Miło Cię było tutaj gościć w Krakowie. Z największą przyjemnością. Następnym u Ciebie. Wrócę. Dobrze. Mamy to nagrane. Dzięki. Pamiętajcie o subskrypcji, łapkach, komentarzach. No i trzymamy kciuki za Piotrka. Już za 11 dni powalczę o kartę IFBB Pro. Dzięki. Na razie.